Niedziela 5 września to analiza weekendowa, tygodniowa spółek z indeksu WIG20. Tu oczywiście już zgodnie z naszym rytmem, jaki mamy od dłuższego czasu, jedziemy w kolejności alfabetycznej tych największych spółek. Natomiast jaki one mają udział, każdy może sobie sprawdzić chociażby na stronach GPW. Na początek Allegro, które w tym tygodniu wyrysowało takiego pinbara. Jednak zwrócę uwagę, że pinbar jest w kolorze białym, a więc daje on jak najbardziej szansę na to, próbować. Że tak powiem, znaczy próbować, no żeby doszło do ruchu jeszcze raz, co najmniej do tych poziomów, jak nie do jego wybicia. Widzimy, że mamy tutaj większy obrót niż w tych poprzednich 2 tygodniach, więc jak najbardziej tutaj dalszy wzrost od tej strony patrząc może być. Teraz przejdźmy do wykresu, ale zanim przejdziemy, bo to jest jeszcze też istotne, no to też musimy wiedzieć, że tu jest ta walka, która polega na tym, że tu ten ruch do góry był takim układem bardziej trójkowym, doszedł do wsparcia, do zakresu OB i cofnął, ale w momencie, kiedy wybijemy ten szczyt, to dostaniemy średnioterminowy sygnał kupna, ponieważ jeżeli zatrzymał się tutaj, cena się tutaj zatrzymała, to ona teraz nie powinna wybić tego szczytu, a podążać na nowy dołek. Jeżeli nie ma tego nowego dołka, a wybijemy ten poziom, no to mamy średnioterminowy sygnał, że tak powiem, kupna. Patrząc na wykres Allegro od strony dziennej, no to mamy po zatrzymaniu jako korekty, bo tu ostatni swing zaczął się na poziomie około 57, doszedł tutaj do 77 i po tym swingu mamy korektę, tak? Nie wybiliśmy tutaj tego poziomu 57, więc mamy korektę i teraz po tej korekcie mamy impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt. Teraz jak najbardziej możliwa tutaj jest korekta. Pytanie, czy zatrzyma nas już ta strefa tutaj bliska 68, czy jednak będzie zejście do okolic 64, jak to powinno wyglądać, jeśli patrzymy tylko na wykres dzienny, a następnie powinniśmy mieć ruch do góry. Jeżeli ten ruch do góry będzie, to dostaniemy średnioterminowy sygnał kupna. Natomiast jeżeli tutaj zostanie złamany ten ruch i wybijemy poziom 62, niecałe 62, to wtedy no, będzie wiele wskazywało na to, że coraz bardziej realistyczne jest zejście do poziomu tego co najmniej dołka, czyli do tej okolicy 49, jeśli nie niżej. Kolejna spółka to CD Projekt. Na CD Projekcie mamy wyraźny, silny ruch wzrostowy, ale no, ja osobiście takich ruchów nie lubię za bardzo. Znaczy się nie lubię w tym sensie, że one są ciężkie do jakiegoś takiego bardziej prawdopodobnego okrzyknięcia, ponieważ ten ruch może być również dobrze wyrzutką. Ważne zatem będzie teraz, co będzie się dalej działo w tym średnim terminie. Jeżeli rynek będzie kontynuował ten ruch i wybije tutaj te dwa szczyty, no to widzimy około 240 albo i wyżej na poziom około 290. To daje taką szansę, że może być jak gdyby tutaj układ korekty i po niej dalej był, ale z drugiej strony musimy zauważyć, że na tę chwilę ten spadek jest trójką. I to może być trójka, która jest korektą całego impulsu tutaj tego wzrostowego, pierwsza, tego ruchu całego wzrostowego. I w związku z tym, no, na razie w tej chwili można patrzeć w górę. Pytanie najważniejsze, co się zadzieje na tym poziomie około 210 zł. Patrząc teraz na CD Projekt od strony dziennej, no to widzimy wyraźnie, że na razie nie wybiliśmy zakresu tego overbalansu, ale po tym pierwszym wzroście mieliśmy tutaj korektę. Nie wybiliśmy tego dołka, a więc jest szansa na to, że rynek co najmniej, mówię, będzie atakował tutaj w okolice 210 i będzie próbował je nabić. W tej chwili jesteśmy tutaj na ważnej strefie, gdzie się utworzyła ta świeca czarna, piątkowa taka szpulka. Dlaczego to jest ważna strefa? Zobaczmy. Tu zaznaczyłem. Największy obrót, tu dwa obroty, tak? I teraz tu dojście też na tym obrocie widzimy. Ta strefa jest chociażby ważna ze względu właśnie, znaczy chociażby bardzo ważna ze względu na obroty. Jeżeli uda się ją przebić, no to jest szansa, że pójdziemy dalej, ale przebicie musi być dynamiczne i dość silne, bo widzimy, że tutaj niedaleko mamy już zakres overbalansu.
Czyli tak najlepiej to musi być wybicie, które ten zakres balansu pokona i możemy wtedy myśleć dalej o ataku na tą strefę w okolicach 210, a po udanym przejściu pójdzie w okolice 240. Kolejna spółka to Dino. Na Dino mamy białą świecę, czyli tutaj te mieliśmy zatrzymania. Wiem, że tutaj nie jest raczej koniec tego, ponieważ ten cały układ no, pasuje co najwyżej do tego, że tu jest jakaś fala trzecia, czyli po czwartej jeszcze powinna być piąta. Tu trudno było oczekiwać, dla mnie trudno jest oczekiwać, że tu był koniec, że tu był koniec i oczywiście koniec w tym sensie praktycznym może być taki, że tutaj wyjście będzie minimalne wyjście na ten szczyt, tak? Czy wyrównanie tego szczytu i się zakończy. Tak może być, ale teoretycznie powinniśmy mieć jeszcze co najmniej próbę ataku na ten szczyt dokładnie rzecz ujmując nawet i wyjście ponad. Patrząc teraz na wykres od strony dziennej, widzimy zatrzymanie się na korekcie na wielkości zakresu overbalansu, tutaj na poprzednich, w okolicach poprzedniego, że tak powiem, szczytu. Układ ruszył, znaczy się cena ruszyła do góry. W tej chwili widzimy tutaj małe 1 do 1. Może iść ruch, będziemy mieli wtedy pierwszą, drugą. Pierwsza, druga pędząca, trzecia, ale może być tutaj powiększenie tej korekty, trochę zejście tutaj jeszcze do niższego delikatnie poziomu, utworzenie jak gdyby pędzącej tu, bo tu mamy ten dołek, po którym pierwsza fala i może być teraz A, B, C, czyli zejście jeszcze niżej jako druga i następnie trzecia, czyli pytanie, czy tu mamy drugą i już jesteśmy w fali trzeciej, czy to tutaj nam razem tworzy na razie falę drugą, po której dopiero będziemy, ale prędzej czy później, czyli w perspektywie dokładnie tam powiedzmy dwóch, trzech sesji, powinniśmy się zatrzymać i iść dalej do góry. Kolejna to KGHM. Na KGHM mamy próbę zejścia po tej białej świecy. Utworzył nam się dolny cień i wyraźnie wyższy obrót do poprzedniego tygodnia. To, powiem szczerze, dość optymistycznie może wyglądać, bo daje postawy ku temu, że mamy tutaj tak zwane, no, ach, uciekło mi teraz, markowanie podaży, o, czyli mamy dużą świecę, dolny cień, duży obrót, niewybite wsparcie, czyli markowanie podaży, atak na strefę obroniony i tu choć mamy takie harami niskiej ceny, które może nas, że tak powiem, wsadzić w jakąś konsolidację, ale z drugiej strony no, ta świeca z tym dolnym cieniem i wyższym obrotem no, wskazuje, że jest szansa, że pójdziemy do góry i będziemy atakowali za chwileczkę te okolice około 200 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no, to widzimy tutaj mamy ruch, który no, w jakimś pewnym sensie może być, wygląda jak trójka, ale gdybyśmy się przyjrzeli tutaj na te cienie, to mamy pierwszą, ten cień i ta świeca druga, trzecia, czwarta, piąta. Tutaj teraz mamy jakiś spadek korekcyjny. Czy on już jest zakończony? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, bo tutaj możemy mieć A, B i jeszcze zejście jako C. Czy okaże się, że to jest trójka faktycznie i pójdziemy w dół. Ale co jest w tej chwili najważniejsze, na co zwrócić uwagę? Wyjście nad ten szczyt będzie sygnałem, swingowym sygnałem kupna i wtedy powinniśmy założyć pójście w okolice tutaj co najmniej 200 zł, jeżeli nie, zakończenie całej korekty i ruch na nowy szczyt. Kolejna spółka to PKO S.A. Tutaj wyraźna biała świeca, dojście do strefy oporu. Tak, tutaj mamy strefę oporu, no ale jak to w życiu bywa, jak ja to mówię zawsze, to jest strefa oporu. To jest strefa oporu, a opory w trendzie wzrostowym, znaczy się, może źle to ująłem, że mamy jakiś trend wzrostowy w tym średnim terminie, bo w długim to jeszcze potrzebujemy tego wzrostu, ale w tym średnim terminie mamy jakiś trend wzrostowy, a wówczas ważne są wsparcia, a nie, że tak powiem, opory, więc moim zdaniem jak najbardziej można liczyć, że możemy iść dalej do góry. Jest jakieś ryzyko, że mamy tutaj do czynienia z układem takiej piątki, tylko zobaczmy, tutaj też byśmy mogli tak powiedzieć, że tu była ta cała piątka i tu była tylko jedna po drodze korekta, tak jak tu. Tylko moim zdaniem tutaj widać wyraźnie te nachylenie w postaci tych trzech ostatnich, czterech świec, taki a la clean, a la canal, które tworzyły falę trzecią,
której często właśnie piąta w trzeciej jest tym takim klinem. Tu natomiast tego nie ma i tutaj wcale nie, dla mnie nie jest obce to, że mamy do czynienia z pierwszą, drugą, a w tej chwili jesteśmy w trzecią i jeśli tak, no to ta trzecia powinna nas wywindować co najmniej tu w okolice 117-118 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy tutaj właśnie to, o czym mówię. Czy tu jest piątka? Moim zdaniem tu mamy impuls. Po tym impulsie znowu korekta. Czyli o pierwsza, tu jakby trzecia i tu może być piąta. Ale jeżeli tak nawet, to i tak powinniśmy jeszcze dalej iść do góry. Natomiast zawsze musimy pamiętać, że ważne są wsparcia, a nie opory, bo my do końca nigdy nie wiemy, czy to jest właśnie tak, czy to jest może jakiś układ, gdzie mamy falę pierwszą, falę drugą, że tu się nam rozbija po prostu i to idzie dalej do góry. Dlatego nie oceniam tego przez ten pryzmat. Patrzymy teraz w tej chwili na opory, oczywiście zawsze też, no bo to jest jakiś tam wykaz, ale na wsparcia. I tutaj widzimy po wyjściu nad ten opór, tutaj to jest ten szczyt, mamy jak gdyby taki retest, tak? Cienie dolne, tutaj wyraźne do retestowania tej strefy i powinniśmy podążać ku następnej strefie, czyli tam w okolice 114-115 zł. Teraz najważniejszą strefą wsparcia, teoretycznie tą pierwszą najważniejszą, jest tu. Jest tu ta strefa wsparcia, czyli okolice 105-104 zł. Po wybiciu których będziemy mogli liczyć na, zakładać, że robimy co najmniej większą korektę tego ostatniego swingu, natomiast średnioterminowo, żeby dojść do zmiany kierunku, no musimy wybić tutaj okolice 90. I na to trzeba patrzeć, na te strefy wsparcia, bo to są najistotniejsze elementy, nie strefy oporu, a strefy wsparcia. Kolejna spółka to PKN Orlen. Na PKN-ie mamy, tak jak tutaj mówiłem już parę tygodni temu, formacja przenikania, ona delikatnie została potwierdzona przez wyjście na nowy szczyt, układ korekty, znowu formacja przenikania. No i pytanie, bo tutaj na razie nie mamy, ale teraz wybicie tego poziomu będzie sygnałem kupna i moim zdaniem będzie oznaczało pójście tutaj co najmniej do tych okolic 90 zł, a nie powiedziałbym, nie odważyłbym się zanegować możliwości pójścia do 115 zł, silnego wzrostu na PKN-ie w ramach fali trzeciej w trzeciej, tak? Czyli pierwsza, druga pędząca, pierwsza, druga i teraz trzecia w trzeciej. To jest bardzo moim zdaniem prawdopodobne dzięki właśnie tej korekcie. Dzięki tej korekcie, a więc wybicie tego tutaj poziomu około 76 zł będzie moim zdaniem fajnym sygnałem kupna, który może nas zaprowadzić nie tylko na poziom 90, ale znacznie, znacznie wyżej. Patrząc na wykres dzienny, to widzimy impuls, pierwszy impuls, zejście w korektą ABC na razie. No i tutaj układ, pierwszy wzrost, korekta taka nieregularna, pin bar potwierdzony już na piątkowej sesji. No i teraz widzimy, że tu wybicie tego poziomu 76 będzie równocześnie wybiciem linii szyi, a zasięg tej linii szyi już nam sugeruje podejście tutaj pod te szczyty, tak? A patrząc teraz, że tu mieliśmy do czynienia z korektą tego swingu, no to musimy zdawać sobie sprawę, że tutaj gdzieś wybicie tego będzie sygnałem kupna w ramach całego impulsu, który zaprowadzi nas znacznie wyżej. A jak to się rozegra, czy to będzie wyjście tutaj do poziomu 80 paru, znowu korekta do retestująca te 76, dopiero potem, tego to ja nie wiem i obawiam się, że nikt tego nie wie. Następna spółka PKO BP. Na PKO BP silny wzrost, wybicie szczytu, potwierdzone obrotem. No, zbliżamy się co prawda tutaj do strefy na 44 i tutaj może być jakiś właśnie taki, bym powiedział, próba zatrzymania tego. Natomiast to, co mnie uderza, to jest to, że tu po korekcie, bo to jest taka rozciągnięta korekta moim zdaniem pędząca, z to, co duże, to małe, w środku mała również pędząca, więc to daje. Moim zdaniem mamy pierwszą, drugą i tutaj jesteśmy w trzeciej, a z racji tego, że jesteśmy w trzeciej, to możemy oczekiwać nawet i ataku tutaj na ten szczyt na poziomie 47 zł 408. Patrząc na wykres dzienny, widzimy wyraźnie po korekcie pędzącej, pierwsza, druga i tutaj jesteśmy co najmniej w tej fali trzeciej, czyli tutaj dalej wzrost. Teraz mieliśmy tutaj jednodniowy próbę retestu wybitych podwójnych szczytów, obroniona, rynek idzie dalej do góry, zakładamy dalszy ruch do góry.
Kolejna spółka i ostatnia to PZU. Tu również po wybiciu tej linii trendu mamy kolejną świecę z delikatnym dolnym cieniem na wyższym obrocie. To świadczy, że atakować powinniśmy tą strefę tutaj na 42, a tak naprawdę jeżeli ten rynek cały pokazuje to, co pokazuje, to powinniśmy podążać w kierunku 46. To w średnim terminie. Natomiast w tym najkrótszym widzimy znowu tutaj układ, gdzie mamy do czynienia z pierwsza, druga, no i tu jesteśmy albo w trzeciej, tak? Albo to się dalej rozbija, nie wiem, no w tej chwili najważniejsze wsparcie, to pierwsze najważniejsze wsparcie jest w rejonie 39,50. Potem następne tutaj na poziomie około 36,25. W tym krótkim terminie wybicie tutaj tego dołka na poziomie 39,67 będzie już oznaczało moim zdaniem wejście w korektę tego tutaj całego swingu. Dokąd ona pójdzie, nie wiem, ale wydaje mi się, że wcale to, no, nazwijmy to, nie musi być koniec, ponieważ mimo, że tu ktoś powie pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, zawsze tak może być, nie tego nie neguję, ale zwróciłbym uwagę na fakt, że tu po tym dołku mamy coś w rodzaju korekty pędzącej, czyli impuls, korekta, impuls. To razem daje dużą trójkę, a duża trójka poprzedzona tymi i do tego te korekty, to pokazuje nam, że tutaj mamy jakąś możliwość, nie wiem, no, budowania korekty pędzącej, czyli tutaj naprawdę może być silny jeszcze dalej ruch do góry, zresztą na co wskazuje wykres tygodniowy, więc tak jak powiedziałem, wsparcia, jeszcze raz wsparcia. To by było tyle, jeśli chodzi o spółki indeksu WIG20.